Hej, z tej strony Estel, wracamy do Lore Kenshi. Oczywiście jesteśmy teraz przed barem. Dosyć ciekawym barem, który znajduje się na środku pustkowia, zaraz za Holy Nation, a przy Black Desert i niedaleko również bagiem. Dlaczego to miejsce jest ciekawe? Z dwóch przyczyn. Pierwsze, jest to jedno miejsce, gdzie możemy po drodze odpocząć sobie, przychodząc tutaj do karczmy, nakupywać sobie żywności i mamy tu łóżka, gdzie możemy odpocząć. A druga, ważna rzecz. Tutaj spotykają się grupy, które zajmują się szmuglowaniem towaru, narkotyki i haszysz. Aktualnie mam tu kilku smugglerów, którzy siedzą sobie, odpoczywają. Więc można tutaj przyjść i odpocząć sobie, nabyć żywność. I oczywiście tutaj jest wiele ludzi, którzy zajmują się szmuglowaniem towarów, jakim jest haszysz. Możemy też zatrudnić tutaj jakichś najemników, żeby z nami podróżowali. Akurat widzę, że tu jest jakiś dostępny. Zobaczmy, co on tutaj ma. Bo możemy od niego kupić jakieś rzeczy. Zobaczmy, co tutaj ciekawego będzie miał. A, dobra, to jest moda, więc to nieistotne. Mamy tutaj kilku ludzi, jest też i do zatrudnienia, jeśli by nas interesowało. Miejsce nie jest jakoś specjalnie chronione, więc trzeba uważać, bo mogą się pojawić tu pustynni bandyci. Ale oni posiadają dosyć sporą liczbę ludzi tutaj do ochrony, oni sobie dają spokojnie radę. A to jest jeden z punktów, które później ruszają w stronę United Cities, na przykład do Katun, lub przechodzą właśnie przez równiny między Venstral a Black Desert, by dostać się do DI. A z DI już mamy coraz bliżej, żeby dostać się do kolejnych miejsc United Cities, gdzie można sprzedać sobie jak najbardziej. O, to akurat widzicie, to co mówiłem, jest niebezpiecznie, gdyż pustynni bandyci się pojawiają i biegną w naszą stronę. Nie wiem, czy tylko mnie będą atakować. No nie, barman też wybiegł, wszyscy wybiegli broń, bo mimo wszystko dalej to jest miejsce, które nie ma prawa, a tym bardziej ludzie tutaj przychodzą odpocząć, a przy okazji bandyci korzystają z tego miejsca, żeby móc napaść i okraść. Całe szczęście nie jest ich zbyt dużo i wszyscy praktycznie co mogli to wybiegli. Zajmiemy się jeszcze tym panem, zanim wyruszymy dalej, więc go potniemy. O, już to zrobione. O, już tym się powinni też zająć bez problemu, więc nie musimy tutaj się już martwić. I, o, dobra, to dokończmy jeszcze tego pana jednego. Jak tak bardzo chce z nami walczyć, więc pozbędziemy się go, pomożemy. O, i załatwione. No i dzięki temu będziemy mogli ruszać dalej.